14 maja odbyła się konferencja dotycząca atrakcji muzycznych oficjalnej strefy Kibice na Placu Wolności. Od 8 czerwca do 1 lipca w Poznaniu wystąpi ponad 40 artystów, wśród nich Audiophiles, zespół wokalny z Poznania, wykonujący muzykę w stylu vocal play, w którym głos wykorzystywany jest zarówno do śpiewu, jak i do imitacji instrumentów muzycznych, takich jak gitara basowa, perkusja czy instrumenty klawiszowe. Jedną z kultowych grup muzycznych, jaką będzie można podziwiać w strefie Fanzone 29 czerwca, jest niemiecka grupa Alphaville. Ich muzyka oparta jest na syntezatorach z pogranicza rocka i synth-popu. Muzyka ta nawiązuje do stylów new romantic i rocka elektrycznego. W latach 80. Alphaville był jednym z najbardziej popularnych zespołów i na pewno sympatyków tego rodzaju muzyki znajdzie się wielu. 24 czerwca na Placu Wolności zagrają również elektryczne gitary, polski zespół rockowy, o którym chyba dużo mówić nie trzeba. Przez 24 dni w poznańskiej strefie Kibica zagrają m.in. Mezo, Małgorzata Ostrowska, Strachy na Lachy, Raz, Dwa, Trzy, Indos, Bravos, The Antwort, Deploy, Koma, Hurt, Eldo, Dębiec, Wilki, Polski Teatr Tańca, jak i Porywacze Ciał. Nie sposób wymienić wszystkich 40 zespołów, najlepiej samemu wybrać coś dla siebie i prócz kibicowania polskiej drużynie piłkarskiej również muzycznie się zabawić.